Kolejny krok do sukcesu trzeba jednak postawić w środę. To trzecie spotkanie, które jedną ze stron mocno przybliży do upragnionego awansu. Prezes Ślęzy ma nadzieję, że atut własnej hali pomoże wrocławiankom. Swoja publiczność pomoże. Nasza publiczność zresztą od początku sezonu pokazuje, że szczelnie wypełnia halę na AWF-ie. Także no, to jest sukces, że jeden mecz przywieźliśmy. Oczywiście apetyty mieliśmy większe, ale jak to z apetytem bywa, czasem trzeba go poskromić. Wierzymy naprawdę bardzo mocno w dziewczyny i prosimy kibiców, żeby razem z nami pomogli im tym dopingiem. Co ważne, za udział w meczach Ślęzy wciąż nie trzeba płacić. Widowisko na najwyższym krajowym poziomie i do tego za darmo. Czego chcieć więcej? U nas wstęp jest bezpłatny tylko dzięki naszym sponsorom i partnerom, bo to oni fundują taką rozrywkę dla mieszkańców Wrocławia i okolic. Także no, na razie podtrzymujemy tą tradycję i zapraszamy kibiców na mecze. Wrocławianki mają patent na Wisłę w tym sezonie. Wygrały już z Krakowiankami trzykrotnie. To daje sporo optymizmu. Czujemy swoją szansę, bo to nie jest tak, że jesteśmy na straconej pozycji. Jeśli faktycznie wywalczymy ten finał, no to wtedy zaczniemy się zastanawiać, co dalej. A no, każdy gdzieś tam po cichu marzy o tym, żeby, wiadomo, gra w finale to już jest pewny medal. To jest dla nas ogromny sukces, bo my też zakładaliśmy przed sezonem, że po pierwsze to chcemy awansować o rundę dalej niż graliśmy w zeszłym roku. Teraz widzimy to światło w tunelu i wierzymy w to, że uda się awansować do finału. Także no, gdzieś po cichu marzymy o tym, no ale też nie chcemy specjalnie dmuchać tego balona, który bardzo często przynosi więcej negatywnych skutków niż pozytywnych. Ślęza liczy też, że dobra gra przełoży się na wsparcie finansowe dla klubu. Nam oczywiście też zależy na sukcesie, ponieważ wierzymy, że za nim pojawią się również i chęci sponsorów, że uda nam się znaleźć sponsora tytularnego, że uda nam się znaleźć sponsora głównego, mamy miejsce na koszulce, które czeka na logotyp. Także no, sukces wiadomo, że też nakręca koniunkturę na to. Także no mówię, to jest wiele składowych, które gdzieś tam w jakiś sposób budują ten nasz cel na przyszłość. Dwa najbliższe spotkania półfinału między Ślęzą a Wisłą już w środę i w czwartek w hali AWF-u przy Stadionie Olimpijskim. Mecze rozpoczną się o 18:30. Oba kluby uzgodniły już datę spotkania w ramach drugiej kolejki żużlowej Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław podejmie ROW Rybnik w Poznaniu 19 czerwca. Termin muszą jeszcze zaakceptować władze ligi. Pogoda nie jest łaskawa dla naszych żużlowców, którzy nie rozegrali jeszcze nawet jednego spotkania. Niedzielny mecz, debiut na Golęcinie w Poznaniu, nie odbył się przez fatalny stan toru. Sędzia Wojciech Grodzki po konsultacji z zawodnikami postanowił odwołać zawody. Włodarzom obu klubów udało się ustalić nowy termin. Pierwotnie tego dnia oba zespoły miały rozegrać mecz rewanżowy w Rybniku, ale ze względu na odbywające się dni Rybnika, żużlowcy ROW-u nie będą mogli wtedy korzystać ze stadionu. Szefowie klubu z Wrocławia wydali specjalny komunikat w sprawie zwrotu biletów z niedzielnego meczu. Czytamy w nim m.in., że osoby, które chcą uczestniczyć w meczu ze Stalą Gorzów 1 maja na stadionie na Golęcinie, nie muszą kupować nowych biletów, mogą wykorzystać bilet z meczu z minionej niedzieli. Ważne, aby dokonywać zwrotów biletów do dnia najbliższego piątku. Niedokonanie zwrotu w tym terminie będzie stanowić deklarację uczestnictwa w meczu w dniu 1 maja. Interesujesz się sportem i chcesz zacząć aktywne życie? Koniecznie musisz wziąć udział w tegorocznej edycji Sports Days. W święcie można wziąć udział w wykładach i poznać teoretyczne tajniki sukcesu. Są też warsztaty, podczas których można doskonalić swoje umiejętności w praktyce. Organizatorzy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów i walczą z ich problemami. To ich zachęciło do organizacji takich dni sportu. Impreza rozwija się z roku na rok, coraz więcej atrakcji, coraz więcej studentów bawiących się na sportowo. Wciąż można się zapisywać do udziału w różnych warsztatach. Celem tego jest tworzenie zajęć na jak najwyższym poziomie, z których skorzystają tylko chętne osoby. Dni sportu Uniwersytetu Ekonomicznego rozpoczęły się od turnieju koszykówki ulicznej. Wzięło w nim udział 16 drużyn. Ekipy były podzielone na 4 grupy, a najlepsze awansowały do fazy pucharowej. Z ostatecznego triumfu w zawodach cieszyła się drużyna Prawdziwa Dama. Turniej był otwarty dla wszystkich. To był mocny początek z koszykówką, bo oprócz meczów rozegrano też konkursy wsadów i odbył się pokaz wsadów z udziałem efektownie dankującego i wysoko latającego Arkadiusza Przybylskiego. Początek Sports Day za nami, teraz kolejne wydarzenia. Turniej bowlingu, wykład blogerki Marty Chemik dotyczący fit lifestyle'u. Odbędą się też wykłady o suplementacji, spotkania z trenerami personalnymi i wykłady dotyczące psychologii w sporcie. Organizatorzy przygotowali też cieszące się ogromnym zainteresowaniem warsztaty na temat nurkowania. Sporo chętnych ma też bieg na szczyt Ślążaka.
Czwartek będzie ostatnim dniem imprezy, wtedy sporo atrakcji na świeżym powietrzu za akademikiem Przegubowiec. Zainteresowanie tym sportem w mieście jest ogromne, a jak to często w życiu bywa, jeżeli jakąś dyscypliną interesują się dorośli, to później przechodzi ona na młodsze pokolenie. Rodzice chętnie zapisują swoje dzieci, by te już od małego poznawały tajniki squasha. Dla najmłodszych od 4 lat do 14, grupy oczywiście podzielone wiekowo. Dla najmłodszych to są zajęcia ruchowe, bardziej rozwojowe. Dzieci uczą się, jak poruszyć się po korcie, jak trzymać rakietę. Takie podstawowe zajęcia, które dla wszystkich dzieci, niezależnie od tego, czy później będą grać squasha, czy też nie, warto zapisać, żeby dzieci się ruszały, żeby ćwiczyły. Jeśli chodzi już o te starsze dzieci, to są już zajęcia stricte squashowe. Uczymy się różnych zagrań, techniki, jak się poruszać też po korcie, bo to jest bardzo ważne. Uczymy się, jak grać, też rozwijamy psychicznie te dzieci tak, żeby nie przejmowały się porażką, żeby wiedziały, jak wygrywać, bo to też jest ważne. Także to są takie zajęcia ogólnorozwojowe dla wszystkich. Co ciekawe, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia dla najmłodszych. Mamy w tej chwili takie dwie grupy dla takich najmłodszych dzieci. Dzieci mają 4 do 5 lat w takiej grupie i to jest fajna zabawa, bo dziecko się porusza, rodzice mogą przyjść do nas, posiedzą sobie. Zazwyczaj też to jest powiązane, że później idą sobie na basen z tymi dziećmi, więc doskonała zabawa na spędzenie czasu. Redeko wyszło nieco naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Często rodzice posiadający małe dzieci nie mogli grać, bo opiekowali się potomstwem. Teraz mama i tata oraz ich pociechy mogą spędzać czas na sportowo. Prowadzimy zajęcia równocześnie dla rodziców, także rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na zajęcia, mogą brać udział w treningu, który równocześnie na którymś korcie prowadzimy również dla nich. Warto spróbować swoich sił, za premierowy trening nie trzeba płacić. Pierwsze zajęcia są gratis, także to też jest fajne, że można przyjść sprawdzić, czy dziecku się spodoba, czy dziecko będzie w tej grupie dobrze funkcjonować. Także zapraszam. Szczegóły na stronie Redeco i na profilach Centrum w mediach społecznościowych.